Pierwsze informacje o Sumiance pochodzą z 1503 roku. Wówczas w księgach diecezji płockiej pojawiła się nazwa Sumianka. Jest to nazwa, która budzi wiele tak naprawdę kontrowersji z racji tego, że niektórzy twierdzą, że nazwa pochodzi od słomianych dachów, czyli słomianych. Natomiast dane historyczne wskazują jednoznacznie, że nazwa pochodzi od ryby płytkodennej, jaką był sum, czyli som. I stąd też w naszym herbie jest ta ryba umieszczona. Wieś Sumianka najprawdopodobniej powstała o wiele wcześniej, czyli w wieku XV. Starsze od Sumianki są Barcice. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1150 roku. Tak naprawdę początek wsi zaczął się w 1370 roku, kiedy to biskup płocki Dobiesław erygował parafię tutaj. Nadał tę ziemię siostrom norbertankom i tak się powstała miejscowość. Jest to położona nad Bugiem w bardzo malowniczym terenie. W Barcicach na uwagę zasługuje zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa. Świątynia pochodzi z 1750 roku. Barokowy kościół został wzniesiony staraniem Mateusza Kamińskiego, kapelana konwentu norbertanek płockich. Przed laty w Barcicach działo się bardzo dużo. Tu był szpital, tu była szkoła, tu był sąd. Zakres zapisków czyta i także to jest stara posesja i tu ludzie dużo przeżyli. Na terenie gminy Sumianka na uwagę zasługuje też kościół w Popowie Kościelnym. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma już 250 lat. Początki miejscowości to rok 1307. Z tego roku pochodzą zapiski, z których wynika, że właścicielami ziem była rodzina Popowskich. Stąd też nazwa Popowa. A najprawdopodobniej wywodzi się od właśnie pierwszych właścicieli tych ziem, aczkolwiek legenda też nosi, że nazwa miejscowości może pochodzić od słowa pop w języku staropolskim, który oznacza ksiądz. Za tą etymologią przemawia fakt, że nazwa miejscowości, działalność miejscowości jest nierozerwalnie związana z działalnością kościoła. W Popowie Parcelach warto odwiedzić malowniczo położony neogotycki pałac z XIX wieku. Dwór rodziny Popowskich, herbu Pobóg, rozbudował Edmund Skarżyński. Z pałacem wiąże się bardzo interesująca historia. Dotyczy ona tak zwanej Białej Damy, czyli pięknej kobiety, która została najprawdopodobniej zamordowana na tyłach pałacu. Niektórzy ludzie nie wierzą do tejże historii, jednakże legenda legendą. Natomiast podczas jak gdyby odrestaurowania po II wojnie światowej faktycznie znaleziono zwłoki kobiety, która, jak nosi powiedzenie, dalej straszy w tym pałacyku. O godzinie 12 wychodzi, słychać odgłosy stóp i przestawianie krzeseł. W Suwinie, który istnieje od XIV wieku, uwagę przykuwa zabytkowy wiatrak Koźlak, pochodzący z 1880 roku. Miejscowość ma bardzo bogatą historię. Tu nawet Napoleon w Suwinie, tutaj gdzie mamy plac zabaw, konie poił. Tu się zatrzymywali. Także tutaj jest dużo. Walczyliśmy o Suwin. Pradziadkowie nasi walczyli. Powstaniu styczniowym. W pobliskim lesie znajduje się pomnik upamiętniający uczestników powstania styczniowego. Suwina nie ominęły działania wojenne. Nawet Rokossowski przyjeżdżał, bo tu w szkole w Pudach mieszkał. Takie miał ziemlankę i przyjeżdżał do nas na podwórze. To nas całe rodzinę na górę kazali wyjść z wszystkim. Oni przyjechali. W czasie II wojny światowej gmina Sumianka znajdowała się na linii frontu. Tu, nie tak daleko od nas, w tym kierunku, była granica, która dzieliła Rzeszę od protektoratu. My byliśmy w protektoracie już. Niemcy byli jakiś czas, dokuszali bardzo. Łapanki były. Dużo wywieźli na do Oświęcimia. Jedni wrócili, ale większość nie wróciła. Front wojenny przechodził też przez leżącą po drugiej stronie rzeki Bug gminę Dąbrówka. Działała tu bardzo prężnie oddziały Armii Krajowej. Staraliśmy się w ostatnim czasie tą historię działalności oddziału Armii Krajowej tutaj na tym terenie odtworzyć.
I były tutaj zrzuty, odbył się tutaj prawdopodobnie nawet dwa, a nie jeden zrzuty cichociemnych. Między innymi właśnie tutaj kilka kilometrów od Dąbrówki pod Kałakowem zrzucony został generał Stefan Bałk, który wtedy, i nie tylko on, bo to było kilku zrzuconych, oprócz tego sprzęt wojskowy, fotograficzny. Między innymi generał Bałuk zajmował się później fotografowaniem właśnie Warszawy, robieniem map i zdjęć właśnie dla powstańców, dla żołnierzy Armii Krajowej w czasie okupacji. Cała akcja była niezwykle niebezpieczna. W pobliskim Radzyminie i Tłuszczu stacjonowały silne oddziały niemieckie. Na szczęście wszystko przebiegło zgodnie z planem i cichociemni rozpoczęli nową, ważną działalność w okupowanym kraju. O pamiętnym zrzucie w Kołakowie przypomina pomnik Chwały Oręża Polskiego. Te obrazy się nigdy u dziecka nie zatrą, przynajmniej ja to odczuwam, a najbardziej pamiętam rok 44. Jak trzeba było opuszczać własne domy i kryć się przed wrogiem. Także to, no i pierwsze samoloty, które nadlatywały, no to była straszna bojaźń ze strony dzieci. Także do dnia dzisiejszego wspomnienie, samo słowo wojna, to na mnie skóra cierpnie. Dąbrówka ma też piękniejsze karty swojej historii. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od staropolskiego słowa Dąbrówka, które oznaczało zarośle dębowe. Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na terenie obecnej gminy Dąbrówka pochodzą z przełomu XII i XIII wieku. Pewnymi materiałami źródłowymi jest powstanie parafii, tak? Jest to rok 1442. Parafia w Dąbrówce została wydzielona z parafii Klębów. Pierwszy jakby później powstał kościół. Druga świątynia została wystawiona w XVIII wieku przez Jakuba Floriana Narzymskiego, wojewody pomorskiego i kawalera Orderu Orła Białego. Kościół tamten mógł pomieścić tylko 500 osób, a w XIX wieku, w kolejnych dekadach tego wieku, ludność parafii znacząco wzrosła. W związku z tym pod koniec XIX wieku rozpoczęto pracę nad wybudowaniem tej neogotyckiej świątyni, która została konsekrowana w 1903 roku przez arcybiskupa metropolitę warszawskiego Teofila Hościak-Popiela. Z kościołem w Dąbrówce wiąże się bardzo ważna historia. Cyprian, Ksawery, Gerald, Walenty, Norwid. To tutaj został ochrzczony jeden z najważniejszych poetów w dziejach Polski i Europy. W świątyni do dzisiaj zachowały się elementy przypominające o chrzcie wielkiego poety. Parafia w Dąbrówce pamięta też o fundatorach kościoła, czyli rodzinie von Egertów, do których należał malowniczo położony nad Bugiem pałac w Ślężanach. Co ciekawe, wówczas ten majątek prosperował bardzo dobrze. Miał kilkaset hektarów, była tu fabryka krochmalu, a także browar. Zachowała się etykietka pochodząca najprawdopodobniej z lat 70. XIX wieku. Znawcy twierdzą, że to najstarsza etykietka od piwa w Polsce. Obok kościoła znajduje się zabytkowa plebania, która pochodzi z 1898 roku. Budynek wyróżnia drewniany ganek ozdobiony szklanymi witrażami oraz ciekawym ornamentem. Kiedyś mieściła się tu m.in. poczta. Na terenie gminy Dąbrówka znajduje się wiele kapliczek. Na XIX-wiecznej wsi mazowieckiej stawiano kapliczki. Często na rozstajach dróg, by wskazywały drogę wędrowcom. Często by prosić potrzebne łaski. Stawiano kapliczki świętego Jana Nepomucena, tak zwane Nepomuki. Tutaj mamy piękny przykład. Stawiano kapliczki pod wezwaniem świętego Rocha, który miał wyprosić dobre plony
który jest patronem rolników. Stawiano też figurki Chrystusa Frasobliwego. Na początku XX wieku w życie społeczne Dąbrówki i okolic zaangażował się znany i wybitny warszawski rzeźbiarz Bolesław Jeziorański, do którego należał majątek Laskowo-Głuchy. W 1918 roku, przed dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, odsłonięto w Dąbrówce pomnik Tadeusza Kościuszki, którego autorem, inicjatorem powstania był właśnie Jeziorański. Wśród inicjatorów budowy pomnika Tadeusza Kościuszki był Piotr Fluks, który doskonale rozumiał potrzebę emancypacji chłopów. Między innymi dzięki niemu powstała biblioteka publiczna, która początkowo mieściła się w drewnianym budynku krytym wówczas strzechą. W tej chacie, która stoi w Dąbrówce do dziś, mieściła się też izba położnicza. Gmina Dąbrówka powstała w połowie XIX wieku. Początkowo nazywała się Małopole. Dopiero po II wojnie światowej gminę nazwano Dąbrówka.